dzisiejszym dniem. Dzisiejszym dniem. Tak, powiem, że mało spałem. To też wpływa. No i stres. Przyznam się wam, że przed takimi uroczystościami, przed takimi różnymi wydarzeniami mam straszny stres. I dzisiaj też. I tylko mi tak pozostaje. Matko Boża, trzymaj, trzymaj i prowadź. Dużo byłoby mówić. Dziękuję Panu Bogu, Matce Najświętszej, i wam dziękuję. Bez was by tego nie było. Naprawdę jesteście kochani. I wybaczcie mi tylko wszystkie błędy, mnie. Bo moim współbraciom na pewno wybaczyliście, bo oni mają błędów. Także wszelkie sprawy, jeżeli coś nie było zrobione i tak dalej, to po prostu nie dało się rady. Po prostu jakiś tam racji już nieraz człowiek tak nie daje rady. Pamiętam, jak jakiś wypadek był taki samolotowy, i słuchałem, niemiecki samolot spadł gdzieś. Coś się tam stało. I jeszcze Helmut Kohl był kanclerzem i on powiedział, męczy się z Versagen. Rozumiecie, prawda? A jak nie, to uczcie się szybko, bo jak to... Boże, bo nie wiadomo, co przyjdzie, co oni planują. Tak. Przecież widzimy. Dobrze, że mamy jeszcze takich rządzących, że o Polskę dbają. Pan minister obrony narodowej, pan minister nauki i edukacji, pan minister sprawiedliwości. Życzę naprawdę sukcesów, żebyście byli zawsze twardymi kowadłami. Tak, jak ojciec prowincjał powiedział, zapożyczył z ojców Kościoła, któryś to ojciec powiedział Kościoła. Tak, to mi podpowiadają, ale ja nie słyszę dobrze. Tak, jak my. Także za to, za wszystko wielkie dzięki i za wszystkich ludzi jesteście kochani. Dziękujemy wam, że kochacie Pana Jezusa. Dziękujemy wam, że kochacie Matkę Najświętszą. Dziękujemy wam, że kochacie Polskę. Że jesteście, że tak powiem, zapożyczę od tej pani pedagog, która klęknęła przed dziewczyną w tych sześciokolorowej fladze, tam pod sądem w Warszawie. Pani pedagog, ponad 80 lat, klęknęła przed tą dziewczyną, całowała jej stopy i mówiła, tak mnie to wszystko boli, bo was wychowywali nie polscy Polacy. Życzę, żebyśmy byli wszyscy polskimi Polakami, to takimi od Mieszka I przez najlepszych, największych świętych i bohaterów do Jana Pawła II i kardynała Wyszyńskiego. Żebyśmy takimi byli. Wszystkim tego. I wtedy damy radę, damy radę. Ogromne dzięki, jak tak myślę, wybaczcie, że to powiem. Różne to były chwile, za każdym razem, ojcze prowincjale, ty byłeś młodszy wtedy jeszcze, to tak, to jeszcze w Warszawie tam był, w poświęceniach, pięknie, ładnie, a skończył muzykologię, jest doktorem muzykologii, tak, także zna się na muzyce, na sztuce. Ale wtedy pamiętam, jak to wszystko się zaczynało, to mówię, Jezu, początek to były lata 80. Mówię, Boże, czy ja mam dobrze w głowie? To klękałem i mówię, Panie Jezu, pokaż mi, czy mam, czy to nie przesada, czy mi się coś w głowie nie stało z tymi różnymi sprawami. I pokaż mi światło. I tak pokazywał i tak dalej, i dalej. I na tej drodze stawali różni ludzie. Różni ludzie. I to marzenie było ogromne i było spotkanie u Ojca Świętego z pielgrzymką z Krakowa. I to tak się zaczęło, ale o tym już nie będę mówił, bo w różnych sytuacjach mówiłem, czy może będzie napisane, bo siostry piszą książkę, siostry Loretanki, tam może będzie, jak to było. Ale byli też biskupi i im nie mogę zapomnieć tego. Księża biskupie, nie zapomnę wam tego. Czego?
żeście podtrzymywali na duchu, że rozmawiali nieraz do późnej nocy, a nawet do rana i uczyli mnie tego, co chce Pan Bóg, uczyli mnie Kościoła, uczyli mnie no, tego wszystkiego, żeby iść dalej. I tutaj pozwólcie, że powiem o tych, którzy już odeszli. Najpierw Jan Paweł II, ale później byli tacy kardynałowie. Ksiądz kardynał Grocholewski, ksiądz kardynał Jan Maria Descour, ileż razy tam w Watykanie żeśmy rozmawiali. Ksiądz kardynał Nagi, arcybiskupi, jaki niesamowity był arcybiskup Tokarczuk. Tam lekcje dostawałem. Arcybiskup Kazimierz Majdański, królik doświadczalny w Dachau, a nieraz do 5 rano żeśmy rozmawiali. I nikomu o tym nie mówiłem. To były piękne lekcje. On już nie mógł siedzieć, to leżał, bo był chory, ale jeszcze mówił. I inni biskupi. Ksiądz biskup Napierała Stanisław. Kochani, jak było tak źle, to powiem wam, że zatelefonował do mnie, a ja go jeszcze mało znałem. I przynajmniej godzinę rozmawiał. Mówi, ojcze, tylko żeby ojcu nie przyszło do głowy się wycofać. Wspaniały człowiek. Wspaniały biskup i kapłan. Księże biskupie, nie zapomnę ci tego. Także, ale i inni. Jest tu obecny ksiądz biskup Edward Frankowski. Ile on oberwał przeze mnie. To nawet w książkach nie będziemy pisać, ale w niebie się dowiemy. Ciekawe życie, prawda, księże biskupie? No, tak, mówili mi, daj spokój z tym Frankowskim. Z kim ty się zadajesz? Tak mi mówili. Tak, księża biskupi, niektórzy odeszli już. Jak mówiłem, ksiądz biskup Stanisław Stefanek, przeszlachetny. No i dzisiaj mogę powiedzieć ksiądz biskup Andrzej Suski. Nie będę mówił, ile żeśmy kaw wypili, ile godzin spędzili, rozmawialiśmy. O wszystkim wiedział, co robimy. Starałem się mówić. O wszystkim. Wszystkim księżom biskupom dziękuję, bo my jesteśmy Kościołem i trzymamy się pasterzy. Bóg zapłać za wszystko. Bóg zapłać chorym, cierpiącym. Ale nie mogę nie powiedzieć dzisiaj, jak Radio Maryja się zaczynało, nie dziękowałem tym ludziom często. Ja wracałem do Niemiec, a oni tu budowali ten mały domek. Jakieś grosze żeśmy zbierali i tak powoli, powoli. I tym zajęły się kto? Niewiasty. Taka pani Zosia Strzałka, jej mąż Tadeusz zorganizowała tu ludzi. Oczywiście nieraz kłóciła się ze mną. Tak to kobiety mają. Dobrze, że jest celibat. Ale w dobrej wierze to robiły. W dobrej wierze to robiły i dobrze, że są. Dobrze, że są. Mają taki zmysł, których mężczyźni nie mają. Tak. I inni. Wszystkim dziękuję bardzo serdecznie. Powiem, że przyjechałem do Torunia, naprawdę miałem 80 fenigów. A ty, którzy mówią o Maybachu, to ja przyjechałem Audi 80 czerwonym, też go dostałem, od tej rodziny, która dała tę figurę. Niemiecka rodzina. I powiedzieli, Herr Pater, u nas dzieci jeżdżą samochodami, a ty na rowerze, to nas wstyd. A ojciec tej rodziny zginął jako ofiara nazizmu. Nigdy nie podniósł ręki na haj. Nigdy. W swojej wiosce. I dlatego został zesłany na front. Jeszcze w międzyczasie przyjechał na Boże Narodzenie na moment i powiedział, Niemcy za to zapłacą, co robią. Oni mi o tym opowiadali. Trzymał nas na kolanach dzieci, płakał i mówił, Niemcy za to zapłacą. A jego brat był SS-manem. I mówił do tego brata,
co zrobisz, jak Hitler przegra? A on mówił, to sobie w łeb strzelę. I nie wiadomo, gdzie on skończył. Także trzymajmy się tej dobrej drogi. Do takich ludzi takie wielkie dzieła są. Dzięki nim, czy to będzie Polak, czy Francuz, czy Niemiec, czy Włoch, czy Amerykanin. Dziecko Boże, wszyscy. Dziękuję jeszcze raz wszystkim, wszystkim tym, którzy odeszli już do wieczności. Modlimy się codziennie za nich. Tym, którzy cierpią i na ręce Ojca Jana Króla, który w tej chwili jest na drobnych zabiegach w szpitalu już ileś dni, któryś raz. I na ręce tych, którzy nie wychodzą już z domu. Dzisiaj zadzwonił do mnie taki pan Zbigniew Regent. Nie zdążyłem odebrać telefonu, ale zobaczyłem, nie wychodzi z domu. On od początku razem z małżonką wspierał Radio Maria. Na wasze ręce dziękujemy wszystkim cierpiącym, chorym, wszystkim, bo wy jesteście fundamentem Kościoła. Wasze cierpienie zjednoczone z krzyżem Pana Jezusa. Dziękujemy wam wszystkim. I jeszcze raz dziękuję wszystkim księżom biskupom, którzy tutaj przyjechali, ale nie był wymieniony ksiądz biskup Wiesław Szlachetka. Księże biskupie, Bóg zapłać za tę szlachetność. Księdza biskupa przyjechał też z Gdańska, a w Gdańsku pozdrawiamy bardzo serdecznie księdza biskupa, obecnego metropolitę, bardzo pozdrawiamy serdecznie, i poprzedniego księdza biskupa Sławoja Leszka Głodzia, bardzo serdecznie pozdrawiam i dziękujemy za każde dobro. Trzeba widzieć dobro, trzeba widzieć dobro. Ile dobra było zrobione? Tak, wszystkim, wszystkim. Nie wymieniliśmy dzisiaj jeszcze pana senatora Krzysztofa Mroza, bo dojechał trochę później. Przemka Przybylskiego, który nam tu dużo pomaga też. I wszyscy. Kochani, to było 30 lat. Matko Najświętsza, dziękujemy ci za te 30 lat, za wszystko. I Matko Najświętsza, oddajemy ci następne lata. Prowadź nas. Nowe czasy. Jan Paweł II, gdy był w Toruniu, powiedział: niech Maria, gwiazda nowej ewangelizacji, poprowadzi wasze radio na spotkanie nowych ludzi i nowych czasów. Nowe czasy, nowe wyzwania. Prowadź nas i posyłaj do mediów, do tych katolickich mediów, także Radia Maria, Telewizji Trwam, naszego dziennika, ludzi, którzy będą kochali prawdę, nie będą szli na układy, nie będą się kłaniali okolicznościom. Ludzi, którzy będą prawdę głosić w miłości, a miłość w prawdzie. Posyłaj takich redemptorystów, posyłaj takich księży, siostry zakonne, świeckich. Dziękuję ci za tych młodych ludzi, wspaniałych, którzy dzisiaj też tutaj dyżurowali. Ilu z nich już pracuje na różnych stanowiskach w Rzeczypospolitej. Dziękujemy ci za nich, za ich szlachetność, za ich idealizm. Daj takich ludzi więcej. Daj, żeby wszyscy Polacy tacy byli. Oddajemy się tobie. Wszyscy mówimy ten nasz akt oddania na następne lata, na następne zmagania, radości, na następną służbę Bogu, Kościołowi, Ojczyźnie, narodowi polskiemu, aby silny Bogiem głosił Ewangelię wszystkim narodom. Maryjo, gwiazdo ewangelizacji, prowadź nas, prowadź Radio Maryja i bądź jego opiekunką. Amen. Alleluja i... Słabo, alleluja i mocy, alleluja i do przodu. Bóg zapłać jeszcze raz panu prezydentowi, za piękny list panu prezesowi, premierowi Jarosławowi Kaczyńskiemu, za piękny list. Dziękujemy wszystkim, panowie ministrowie, naprawdę, słuchajcie, alleluja i do przodu. Bóg zapłać. I Wojsko Polskie pozdrawiamy.
pozdrawiamy Wojsko Polskie, tych na granicy i wszędzie. A rzeczywiście planowałem to, ojcze. Widać, że ojciec Grzegorz jest Ślązakiem i dobrze, że ojciec pamiętał. Górnicy właśnie, Bóg zapłać wam. Szczęść Boże, szczęść Boże, szczęść Boże, szczęść Boże.